Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez Chrystusa Pana naszego, w Nim to zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania. I choć nas zasłuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechy w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Przeto z aniołami i archaniołami, z błogosławionymi duchami oraz ze wszystkimi chórami niebios śpiewamy hymn ku Twojej chwale bez końca wołając. Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczyni przez Was, sławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechu, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Amen. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Jerzy na alarm uderzył. Ogień szedł na tym i płonął dom. Biegła klariera żołnierzy. Żegnali ojców, co szli na front. O, jakże często na zawsze. Ziemia dudniła od ciężkich bomb. Ojczyźnie od maków krwawszej. Nie było lekcji z pustych klas. Wionęło śmiercią, grozą, lecz został wolny polski las wbrew Oświęcimiom obozom. W niejednej szkole, pamiętaj dziś, polowy stanął szpital. To z tamtej walki, z tamtej krwi dzisiejsza Rzeczpospolita. Przypomnij, wnuku, tamte dni, kiedy pogodny dzień wesoły będziecie wszyscy razem szli do białej, jasnej szkoły.
bardzo to miło, że w naszym zespole dzisiaj wśród nas jest młodzież. Wchodząc na cmentarz... Przepraszam bardzo, może podejść, proszę. Do tamtego? Wchodząc w dniu dzisiejszym na cmentarz, zobaczyłem warty honorowe ustawione przez harcerzy miejscowej szkoły. To bardzo, bardzo przyjemny obraz i bardzo budujący. To obraz, który wzmocnił jeszcze wrażenie z 1 września bieżącego roku, sprzed kilku dni, kiedy z kolei przechodząc tędy otarłem się o groby żołnierzy z września, z 39 roku. Oznaczyła kamieniami, że tyle tu tych kamieni na tym cmentarzu, tyle krzyży. Każdy z nich ma swoje znaczenie, ma swoją tajemnicę, ma swoją informację, którą może podawać potomnym i przyszłym pokoleniom. Mnie wydaje się, że ta pamięć to gwarancja tego, że my nie stracimy swojego oblicza, że naród nasz nie da się złamać, nie da się w jakikolwiek sposób zatraci określone intencje i ta intencja jest esencją, jest najważniejszym momentem tego dzisiejszego naszego spotkania. Przybyły tu sztandary tych, którzy przez wiele lat okupacji, trwała 5 lat, 8 miesięcy i 9 dni, podejmowali walkę o niepodległość, o życie i rozwój naszej najmilszej ojczyzny, której określenie słyszeliśmy w homilii księdza prałata w dniu dzisiejszym. W szkole podstawowej rozpoczął naukę w gimnazjum, również wcale nie orzeł i wcale nie ostatni. Następnie przerwał swoją naukę w gimnazjum i przeniósł się do korpusu szkoły kadetów w Rawiczu, po skończeniu której przeszedł do zawodowej szkoły podchorążych, piechoty, otrzymał stopień oficera i przydział do 8 Pułku Regionowego w Zamościu. Kazimierz Rzepka znał mnie jako Antka. Taki był mój pseudonim. Tak jak ja nie znałem jego nazwiska, dowiedziałem się, jak się nazywał, skąd pochodził. Dopiero przed 15 laty taki on nigdy nie dowiedział się, kim ja byłem. Ale spotykaliśmy się często. I na tym zakończymy nasz reportaż. Teraz pokażemy kilka zdjęć naszego bohatera.